Dzień dobry, witamy Państwa z ulicy Poznańskiej 15. Naszą gościnią. Gościnią, to też zmieniamy? Dobrze. Bo naszym gościem jest Olga Hajdas, reżyserka trzeciego sezonu serialu Watacha. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dzień dobry, bo jest bardzo wcześnie rano. Powitała nas dzisiaj mgła. I ja też się przygotowałam nieudolnie, aczkolwiek wyreżyserowałam to spotkanie. Uwaga. Chyba muszę tutaj. My tak, proszę Państwa, możemy długo. Poczułam się jak w Bieszczadach, naprawdę. Prawda? A to myśmy tylko... tak codziennie rano wstawali i tak nam puszczali właśnie takie wycie wilków, żebyśmy wiedzieli, co robimy. A to tylko ulica Poznańska, centrum, samo serce Warszawy. Nawiązałam w ten sposób do zupełnie nieoczywistej akcji promocyjnej serialu, która już trwa od kilku dobrych tygodni. Oprócz tego, że na tak zwanych nośnikach outdoorowych można zobaczyć plakat z Rebrowem i Dobosz, to między innymi na dworcu centralnym można było usłyszeć właśnie wycie wilków, które... No właśnie, to bardzo fajne. Nie było mnie tam wtedy. Tak, to ja niestety też tego nie słyszałam, ale widziałam materiał promocyjny. Bardzo żałuję, bo ja lubię takie nieoczywiste akcje. I jeszcze pozwolę sobie... A to jeszcze cały czas trwa? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to była kontrolowana akcja przez maksymalnie 2 dni. Ponieważ ona też doprowadzała do konsternacji wśród ochroniarzy dworca centralnego. I... No ale dziwisz się? No trochę nie. Trochę nie, aczkolwiek akcja do zapamiętania. Bez wątpienia i pozwolę sobie przytoczyć jeszcze komentarz mojej koleżanki. Nagrywamy program w okresie przedświątecznego i międzyświątecznego szału. 1,5 godziny w promenadzie i moja fantazja o zaszyciu się z pogranicznikiem Rebrowem w górskiej chacie na końcu... świata drastycznie wyskoczyła poza skalę. Wpisujcie miasta. No to ja już wpisuję Warszawa i Łódź. Mnóstwo fanów czekało na Watachę, na trzeci sezon Watachy. Mnóstwo nowości, nowe wątki. Jestem po filmowej lekturze 2 odcinków. A jutro trzeci i cóż, no nie ma to jak wchłonąć cały sezon naraz, ale każdy ma na to inny sposób. Ja bym poczekała na cały sezon, ale to... Poczekałabyś na cały... Powiedz trochę odbiorcom o tej części, o tym sezonie, o swoich wrażeniach, bo zdaje się, że przez długi czas byłaś człowiekiem Bieszczad. No ja myślę, że jakieś 0,5 roku tam w sumie spędziłam, więc rzeczywiście powrót do Warszawy był dość takim szokującym wydarzeniem. Nie tylko ze względu na smog, który przecież nie istnieje, ale... Tak. ale też... Jakieś w ogóle wrzucenie w inny świat, bo gdzieś tam te Bieszczady stały się naszym domem i jakoś tak człowiek się dobrze poczuł. Mhm. Jeszcze mam o sezonie powiedzieć. No ale to nie wszyscy obejrzą. No ja byłam w trudnej sytuacji, bo to jest trzeci sezon. Wcześniejsze sezony robiła Kasia Damik, Michał Gazda i Janek Matuszyński. I no, wysoko była ta poprzeczka postawiona i też jakby jakiś taki moment kultu poczułam dookoła tego serialu, zwłaszcza jak dojechaliśmy w Bieszczady, gdzie rzeczywiście w każdej knajpie, w każdym barze były plakaty. Ludzie jak widzieli tylko gdzieś plakietki Watacha w naszych samochodach, to prawie że wyli. Nie, ale jakby rzeczywiście jakby to miejsce gdzieś tam zaczęło żyć Watachą i przez Watachę. I też tak gdzieś tam poczułam taką odpowiedzialność, że kurczę, no trzeba dać coś, z czego ci ludzie też będą dumni i będą chcieli oglądać. To jest też produkcja niezwykła, bo znaczy już i wcześniejsze były produkcjami międzynarodowymi, dlatego że chodzi o pograniczników, więc zawsze znajdujemy się jakoś na styku kultur, ale zdaje się, że tutaj jeszcze w obsadzie są nowości, znaczy no nowe postaci i jakie nowe zjawiska, z jakimi nowymi zjawiskami na planie? Znaczy myślę, że jakby to co Watacha jakby wprowadziła do naszej świadomości, to jest to, że rzeczywiście ta wschodnia granica Polski stała się granicą Unii Europejskiej. I myślę, że już jakby my tego kompletnie nie pamiętamy, ale kiedyś rzeczywiście były kolejki na granicach i kiedyś rzeczywiście nasze podróże wyglądały tak jak teraz podróże obywateli Ukrainy do Polski czy przez Polskę. Natomiast gdzieś tam ten świat, właśnie ten styk światów stał się też bohaterem tego serialu. W tym sezonie zwłaszcza jeszcze bardziej jakby idziemy w stronę Ukrainy. Dużo zdjęć było na Ukrainie, co było dużym przeżyciem, ale też rzeczywiście mamy dużo aktorów ze wschodu. Fantastyczna aktorka rosyjska Ewgenia Chremenko, moje totalne odkrycie, nowa miłość i uważam, że
jakby szkoda, że jej więcej nie można zatrudniać w Polsce, bo nie mówi po polsku, no ale pracuję nad nią. Znaczy prosiłam ją, żeby się nauczyła szybko. No to jest pretekst do tego, żeby jakiś może stworzyć nowy scenariusz i jakiś nowy projekt filmowy. Zawsze. Ale jeszcze w obsadzie Borys Szyc, Olga Bołądź. Tak, 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 tak. No ale to z polskiej strony. Tak, z polskiej, zdecydowanie z polskiej, tak. No ale proszę Państwa, no to chyba nie trzeba... Ale w ogóle ten sezon jakby stał się, znaczy, bo to jest ciekawe, to myślę, że też Watacha jakby daje nam taką szansę, mówi nam o nas reżyserach, ponieważ te sezony mają duży odstęp czasu między sobą. Mhm. Co wynika z różnych rzeczy produkcyjnych, ale też jakby pracy nad scenariuszem. Tutaj rzeczywiście HBO bardzo, bardzo ciśnie jakby ten proces, który powinien trwać najdłużej, bo jakby jest tym, który no później widać na ekranie, czyli pisanie tekstów. I ten sezon, bardzo mam wrażenie, jest dobrze napisany i rzeczywiście jakby dał taką przestrzeń do zaszalenia po prostu w inscenizacji i w takim filmowym opowiadaniu. Stąd jakby ta różnica czasu, odstęp między sezonami. A dla mnie to jakby dało jakąś taką wolność, że oczywiście idziemy i kontynuujemy świat, który już był zbudowany, ale też no, można się trochę pobawić, bo technologia poszła do przodu. Trochę. Tak, i te zdjęcia z drona i to takie... O, już nie mówi mi o dronie po prostu. Tomek Augustynek, nasz operator, fantastyczny, który rzeczywiście jest takim strażnikiem stylu od początku, od pierwszego sezonu, bo on jest takim dobrym duchem rzeczywiście od początku. Zakochał się w dronach i sam jakby wyspecjalizował się w lataniu. Rzeczywiście fenomenalne ujęcia robi, ale w momencie, kiedy właściwie prawie każdą scenę okazało się, że można powiedzieć z drona, to już byliśmy w niebezpiecznym miejscu. Niebezpiecznym, bo? Bo no nie można każdej sceny z drona powiedzieć. Okej, ale jednak to niesamowicie buduje też atmosferę. Tak, tak. Poczucie wyobcowania. Ja miałam taką refleksję, czy rzeczywiście chciałabym rzucić to wszystko i wynieść się w Bieszczady. Wynieść może nie, ale rzeczywiście posiadać tam chatę i pojeździć raz na jakiś czas, czemu nie? I od czasu do czasu zaprzyjaźnić się z jakimś... Ale dużo ludzi tam się przeprowadza i gdzieś tam to rozumiem, bo no jest to inne życie, jeżeli możesz sobie na to pozwolić. My pracujemy w wolnych zawodach, więc właściwie czemu nie? No to jutro się pakuje w takim razie. Ty dużo czytasz, wiesz, jak to się fajnie czyta? No tak, to masz, mnie... Masz przestrzeń, czy inaczej mózg pracuje, bo masz, wiesz, oko ucieka daleko, wiesz, ma rzeczywiście jakąś perspektywę. I tam byłyby problemy z zasięgiem, w związku z tym... No, więc... ale no, dzięki temu się kręciło jak ze starych czasów, słuchaj. Ludzie nie mogli być na komórkach cały czas, tak. No, bo nie było zasięgu. Jak trzeba było coś przekazać do biura, to się wysyłało kierowcę z karteczką. Cudowne. Tak, to było naprawdę, albo ktoś musiał jechać na górę i dzwonić. Już wiesz, nawet nie gołąb pocztowy, bo wilki. Bo wilki. Nie, ale to było rzeczywiście, wiesz, jakby nie było tego efektu, który mamy w Warszawie, jak się kręci, że wszyscy są na telefonach i właściwie tak. Nie masz takiej jakiejś wspólnoty. Dlatego lubię zdjęcia, znaczy w Bieszczadach też, ale w więzieniach, bo w więzieniach się zostawia telefony przy wejściu. Tak. Jakby są takie miejsca, które każą nam się gdzieś tam bardziej skupić. Nie mówię, że normalnie jak się pracuje, to człowiek nie jest skupiony, ale że gdzieś tam ten świat nas goni. Ta codzienność. Jakby no zdjęcia w Warszawie no wyglądają tak samo, że jednak masz swoje życie, masz swój dom, wracasz do domu, tak. Musisz się czymś zająć, a jak wyjeżdżasz, to jesteś tylko w tym. Nie masz tej swojej codzienności, masz tylko to, nad czym pracujesz i to skupienie jest fajne. To pozwala też na większą uważność w trakcie pracy, a poza tym takie sprawdzenie twoich współpracowników, no bo polegasz na czyjejś słowności, na wyczuciu czasu i na tym, żeby no, ze wszystkim... Znaczy to zawsze, to jest zawsze i to niezależnie od miejsca. Natomiast coś takiego jest, że w momencie, kiedy wyjeżdżasz z kimś na pół roku, no to jakby inaczej się twoje relacje układają. I ta współpraca musi być bliska, no bo spędzisz z tym człowiekiem rzeczywiście dzień w dzień. Tak, i praca staje się życiem. Tak, ale to jest fajne, że pracujemy w takim zawodzie, że praca i tak jest życiem. No ja nie pamiętam, żebym cokolwiek robiła prywatnie już, bo nawet wyjście do kina jest gdzieś tam jakby dla mnie jakimś momentem inspiracji i mam poczucie, że kurczę, nawet chodząc po ulicy pracuję. Ale to jest fajne, no zawsze powtarzam, że mamy tak trudny zawód, ciężki, wymagający i fizycznie, i psychicznie, że jak ma być niemiło, to po co? Może jeszcze nawiążemy do tych trudów pracy reżysera, ale powiedzmy o bardzo ważnym aspekcie trzeciego sezonu, a mianowicie ścieżce dźwiękowej. W końcu tak. Chciałam powiedzieć, ponieważ od pierwszego sezonu, bo jakby od czasu, kiedy powstała Watacha, muzyka jakby była integralną częścią tej opowieści. Rzeczywiście stała się takim rozpoznawalnym jakby motywem, co jest super, no bo ile seriali, ile filmów może się pochwalić jakimś takim motywem, który ludzie pamiętają. I były pytania o muzykę od pierwszego sezonu. I w tym sezonie to się pojawiło, więc proszę Państwa, do dostania... Od 4 grudnia bodaj jest... W Empikach? W Empikach, tak. W ogóle w dystrybucji wydawcą jest Kajaks. I no,
niesamowita, prezentujemy właśnie dzisiaj. Niedawno nie, ale naprawdę, nie mówię, że jest fantastyczny prezent, bo idą święta, coś tam, oczywiście, tak, ale przede wszystkim no, jest to coś, co zostaje w pamięci. Jakby są seriale, które właśnie pamiętasz melodię, nie? Jak zaczyna tak. się gra o tron, no to masz od razu, ja też może oszczędzę więc tak, ale tu ładnie widać, o. Ale są takie rzeczy, które zapamiętają i wpadają w pamięć i to jest jedna z nich. Bardzo ważną częścią tej ścieżki dźwiękowej jest również muzyka etniczna. Ja dzisiaj rano w radiu usłyszałam, że muzyka etniczna to jest taki most łączący współczesnych z duszą przodków. To może takie trochę egzaltowane, ale zdecydowanie łączne. Tak, tak. Bo kiedyś, wiesz, znaczy, takie mam poczucie, że muzyka etniczna, oczywiście no, żaden z nas nie słucha na co dzień muzyki etnicznej, prawda? Ale że gdzieś tam była jakby taka bardziej organiczna i bardziej biologicznie usprawiedliwiona. No bo ona miała coś wywołać, nie? Kiedyś jak była muzyka, znaczy już nie mówię jakby o jakichś jakby takich imprezowych sytuacjach, które też miały miejsce od zawsze, ale jakby miała wywoływać jakieś emocje, czy służyła właśnie w momentach kultu, czy w momencie jakichś modlitw, jakby że ta muzyka zawsze była takim, czy zagrzewania do walki, ona po coś była. Tak, była a teraz jest takim koniec. Silnym elementem rytualnym też, prawda? Tak. Bo była takim elementem scalającym, więc tutaj jest dużo muzyki. Może to jest jakby tak, ale może to jest właśnie powód, dlaczego ta muzyka jest taka tutaj jakby mocna, bo ona rzeczywiście ma w sobie ten taki element rytualny i takiego jakby celowości jakiejś. Tak, a poza tym no, zdecydowanie buduje klimat pogranicza i uświadamia nam, że no, żaden tak zwany naród nie jest monadą, prawda? Nie jest jednorodny. Ale to myślę, że zapominamy o tym, kurczę, cały czas, bo jakby to, o czym jest ten sezon, czyli o tym, że jakby są różne sytuacje na świecie i ludzie muszą migrować i szukają sobie nowych domów. Nawet w naszej ekipie były osoby, które reprezentowały różne religie, znaczy mieliśmy i muzułmankę, i prawosławnego asystenta, i no, oczywiście no, my katolicy, my naród, ale że gdzieś tam jakby, nawet nasza ekipa jakby dowodziła, że Polska nie jest jednorodna i to jest też jej fajne, nie? Zdecydowanie, bo w tej różnorodności właśnie tkwi siła. Mamy tutaj inspirację muzyką łemkowską, ukraińską, ale również na płycie znajduje się suita skomponowana specjalnie na Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Także proszę Państwa, wyjątkowy content i wyjątkowa płyta, no jako i wyjątkowy trzeci sezon Watahy, do którego już Państwa chyba nie trzeba namawiać. Ale chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać o takim stricte filmowym zagadnieniu, bo ma miejsce na polskim rynku takie nowe zjawisko, a mianowicie zdaje się, że kino i serwisy streamingowe zaczynają, no może nie tyle rywalizować, ile zdarza im się podejmować współpracę. Watahę może. Znaczy jest duży rozstrzał między rywalizacją a współpracą. No ale... tak, zdecydowanie. To jest dlatego, że jest tak wcześnie rano. Jeszcze nie odróżniam tych kategorii. Jedni mówią, że znaczy na przykład w Stanach już zaczyna się silna rywalizacja. U nas w Polsce, jak zebrałam głosy z rynku, mówi się o tym, że te zjawiska się przenikają i kino współpracuje z serwisami streamingowymi i na odwrót. Na przykład premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu Watahy odbyła się w Multiplexie. Chyba muszę wymienić nazwę jednego z największych serwisów streamingowych na świecie, czyli Netflix. Netflix wynajął Paris Theater w Stanach i tam będą się odbywały największe, najciekawsze premiery. Równolegle, będą takie tytuły, które będą równolegle wchodziły do serwisu streamingowego i do kin, i przykładem jest Irlandczyk. No tak, ale to jest bardzo, bardzo celowe działanie. Tak. Ponieważ zobacz na listę nominacji oscarowych, przy okazji, no super, że jesteśmy na shortliście, tak, Janek Komasa, naprawdę to jest duże tak, wydarzenie. Boże ciało. Bardzo się cieszę. Wielka. Ale Netflix, zobacz, nie ma nominacji do Złotych Globów i do Oscara tak. Pewnie też będzie miał dużo. Natomiast oni jakby bardzo, bardzo czujnie, ponieważ rzeczywiście od kilku lat była dyskusja i przecież festiwal w Cannes jakby był bunt przeciwko produkcjom Netflixa. W związku z czym Netflix zaczął wprowadzać te filmy do kin, ponieważ może dzięki temu właśnie startować w wyścigu po Oscara, no bo żeby móc być na liście możliwych do nominacji filmów, musi być film w dystrybucji. W związku z czym tam to jest powód bardzo jasny i taki jakby no, oczywisty, no, żeby móc w ogóle startować po nagrody, trzeba wpuścić film do kin. Kiedyś to była obawa, że jeżeli się decydujesz jako twórca, żeby
jakby wejść we współpracę z Netflixem, no to gdzieś tam ucinasz sobie możliwość dystrybucji kinowej, gdzie ja jako reżyser uważam, że robimy filmy po to, żeby były w kinie. Teraz już nie ma tego problemu, Netflix nie boi się wypuszczania filmów w kinach, więc myślę, że już nie możemy mówić o rywalizacji, tylko o rzeczywiście, tak, o jakiejś organicznej po prostu komitywie, no bo od tego się nie ucieknie, no taka jest rzeczywistość, każdy już nie mówi, że Netflix, ale też jest przecież Apple otwiera, jakby Disney. To się dzieje, Disney, no jakby to już jest. Do tego się już nie zatrzyma. Nie. Ale czy na przykład content, coraz bardziej wartościowy content serwisów streamingowych jest w stanie zagrozić tej hoście kinowej w tej chwili, bo ta kinowa hossa trwa od kilku lat, jest związana z tym, że mamy doskonały repertuar kinowy, również ten polski. I jak ty się na to zapatrujesz? Czy to będzie tak, że w przyszłości widzowie będą na tyle leniwi, że nie będzie im się chciało pójść do kina? Wolałabym, żeby tak nie było, bo jednak mi się wydaje, że filmy są po to, żeby były w kinie. No tak, bo rzeczywiście duży ekran stwarza zupełnie inne możliwości odbioru. I mam nadzieję, że jednak, oczywiście nie mam nic przeciwko temu, bo sama oglądam filmy w domu często, ale są jednak takie tytuły, które no, trzeba zobaczyć na dużej szmacie. No, i chciałabym, żeby jednak ta jakość gdzieś tam istniała i funkcjonowała cały czas. Na dużej srebrnej szmacie. Tak. No, chociaż rozbawiło mnie to, że Martin Scorsese prosił wszystkich, żeby zaklinam was, nie oglądajcie tego na smartfonach, po czym prezentował zdjęcia ludzi oglądających Irlandczyka w samolocie, a prezentował te zdjęcia na swoim smartwatchu. No tak, ale to była też pierwsza rozmowa, którą mieliśmy z Netflixem a propos tego serialu 1983, który w zeszłym roku robiliśmy. No bo mieliśmy bardzo ambitne jakby filmowe plany, jak to opowiadać. I no jeden z producentów Netflixa powiedział, tak, super, tylko pamiętajcie, że ludzie będą to oglądać tak, w metrze albo w tramwaju, gdzie będzie cały czas jasno i że to jest nasz jakiś wyznacznik, nie? Niesamowite. Ale wydaje mi się, że nie wolno temu ulec. To znaczy, i też zrobiliśmy wszystko, żeby temu nie ulec. Nasz serial był dość mroczny, dużo w szerokich planach i prawie ciemny. Więc gdzieś tam troszkę utrudniliśmy to oglądanie na małym właśnie telefonie. No bo tak no, chcieliśmy, ale jesteśmy egoistami. Albo profesjonalistami. To ciekawe to podejrzeć tak od kuchni, jak wygląda taka współpraca i jak wygląda zderzenie wizji. Bardzo chętnie pojawiłabym się na planie. Bardzo. Zapraszam. Że jako jedna z twórczyń, a mogę zacząć tak tutaj naśladować wilki. Albo w charakterze jakiegoś krzaka goryjącego, zdaje się, że mogę się sprawdzić. Ja nigdy nie myślałam o sobie w kategoriach srebrnego ekranu, srebrnej szmaty. Srebrnej szmaty. Słuchaj, zaczynam teraz w styczniu taki jeden malutki tajny projekt, to jakby to zapraszam. To się doskonale, ubiegło, doskonale, na pewno się to sprawdzę. Nowy rok to nowe postanowienia, jakieś szykujesz, czy nie jesteś z tych osób, które same stwarzają sobie stresor w postaci od tego roku zrobię to i to, kupię Dubaj. Wiesz co, ja już się nauczyłam, że nie możemy nic planować. Oczywiście mam jakieś swoje projekty, mam projekt filmowy, nad którym pracuję. Stale nie stała, to rozmawiałyśmy ostatnio. Ale no, w tym zawodzie nic nie jest pewne, więc oczywiście mam nadzieję i to są moje plany na ten rok, ale już nie robię jakichś konkretnych planów. Tak samo wakacyjnych nie robię, bo to nie ma sensu. Nic więcej nie zdradzisz oprócz stale nie stałej i co? I to oddzielny jeszcze jakiś mikroprojektem, w którym mam wystąpić, tak? No. Coś jeszcze? No, to myślę, że to już dużo, nie? Film zrobić. No okej, ale no. Może jeszcze jakiś mikroprojekt? Mamy parę. No, pracujemy teraz z Kasią Adamik, produkuje jej film, który będzie na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk. Też w ogóle cudowny rok mieliśmy. Tutaj shortlista, tutaj Nobel, w ogóle super. Na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk, profesor Andrews w Warszawie. Kasia Adamik ma scenariusz bardzo ładnie napisany przez taką niemiecką scenarzystkę, koprodukcja brytyjsko-polska. Pracujemy właśnie nad zbieraniem funduszy. Ależ cudownie, ależ dzisiaj newsów udało się Enewerom nałapać. Cudownie cię tu gościć. Czujesz, że to, znaczy powiedziałeś, że mamy ze sobą dobry rok, rzeczywiście mamy wyjątkowo obfity, nominacja do Oscara, Nobel dla Polki. Jeszcze nie nominacja, shortlista. Oczywiście tak. Już wyprzedzam fakty. No, byłoby super. Jakkolwiek by było, no to rzeczywiście obrodziło. W przyszłym roku... Polska wstaje z kolan. Zdecydowanie. Już nie jesteśmy w ruinie, na pewno.
Jak ty definiujesz, jak podsumowujesz rok, to kiedy możesz powiedzieć o nim, że był dobry? O Jezu, ja nie robię takich rzeczy. Nie? Nie, ale to, ja nie umiem tak, wiesz, nie umiem siebie analizować ani wydarzeń. Nie, nie wierzę. Nie. Reżyser nie potrafi tego, albo nie chce tego robić po prostu. Może nie chce. Może nie chce. Nie, bo też nie ma co popadać w jakieś samozadowolenie. To był dobry rok, jestem jakby zadowolona. Watacha dobrze idzie, no teraz czas się na następnych rzeczach skupiać. Czego życzyć na nowy rok Oldze Hajdas? Snu. Skupienia. Tak, no i żeby się krok po kroku działo. Krok po kroku, krok po kroczku, że tak pozwolę nawiązać do kultowej piosenki świątecznej jednej ze stacji radiowych, której dobrze życzę. Olgo, niezmiennie dobrze ci życzę, wszyscy ci dobrze życzymy, trzymamy kciuki. Na ten nowy rok oglądajmy, czytajmy, kibicujmy polskiej kulturze i naszym fantastycznym twórcom. Wszystkiego dobrego, Olgo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.